Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pomój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Wiemy, że wskutek ludzkiej skłonności do złego wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt z nas nie jest bez winy. Dlatego pragniemy złożyć za naszego zmarłego brata Henryka ofiarę eucharystyczną jako zadośćuczynienie za jego grzechy. Będziemy prosili Boga, aby oczyścił go od wszelkiej winy i dopuścił do społeczności świętych. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Henryka, któremu dzisiaj kazałeś odejść z tego świata. Ponieważ na ziemi wierzył Tobie i ufał, wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Chrystusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. I w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Zakrywaj przede mną swojej twarzy. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym ze wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tu jeszcze są wolne miejsca, jeśli komuś jest trudno wystać, to można tu usiąść, podejść sobie. Tak, śmiało, można. Moi drodzy, z nadejściem jesieni zaczynają więdnąć kwiaty, liście na drzewach żółkną z upływem czasu, opadają na ziemię. I to przykre, że liść jest bytem tylko jednej wiosny, jednego lata i jednej jesieni. Cała przyroda przechodzi w zimowy sen. Mimo iż jesteśmy zabiegani, zaspieszeni, pochłonięci sprawami, które dla nas są ważne, to niejednokrotnie wychwytujemy to, co dzieje się wokół nas. Reflektujemy się nad tym, czego jesteśmy świadkami. Na długie miesiące późnej jesieni i zimy całą przyrodę zdaje się pokrywać całą śmierci. W tych zjawiskach jesieni i zimy odkryć człowiek może analogię do snu śmierci każdego człowieka. Oto trumna z ciałem dzisiaj świętej pamięci Henryka, przed chwilą wniesiona do naszej świątyni, za kilkadziesiąt minut po mszy świętej, po wyprowadzeniu z kościoła, zostanie przeniesiona na cmentarz, gdzie opuścimy ją w ziemię. Pogrąży się w długim, niejako zimowym śnie, który trwać będzie aż do dnia sądu ostatecznego. Nikt z nas, moi drodzy, obserwując zjawiska natury w okresie zimowym, nie odczuwa smutku ani rozczarowania, może poza wyjątkiem dzieci, które wielu sprawnie rozumiejąc, bardzo emocjonalnie, szczególnie kiedy są to pierwsze sprawy, podchodzą do nich. Dlaczego my podchodzimy inaczej, bez smutku i rozczarowania? Bo wiemy, że nastąpi po pewnym czasie powrót życia w przyrodzie. To naturalna kolej rzeczy. My dobrze wiemy, że po jesiennych i zimowych miesiącach przyjdzie słoneczna wiosna i gorące lato, które zbudzą do nowego życia uśpione w okresie zimowym zarodki życia. I podobnie jest z życiem każdego z nas. Z ludzkim życiem. Dusza ludzka nie umiera. Jest nieśmiertelna. To ważne przypomnienie dla człowieka tego czasu, bo zdawać się może, patrząc na życie, że człowiek współczesny i o duszy zapomniał, i o jej nieśmiertelności, czyli wiecznym trwaniu, i o tym, że jakie jest to trwanie, jakim będzie to trwanie, o tym sam decyduje
tu i teraz w życiu doczesnym. Duch nie podlega prawom ziemskiego rozkładu, ale jeśli sięgniemy do tekstów świętych, tekstów biblijnych, ciało, które według słów świętego Pawła kładziemy do grobu jako nasienie zmartwychwstania, w dzień sądu ostatecznego znów połączy się z duszą. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, czytamy w starotestamentalnej księdze Hioba. Na ziemi wystąpi jako ostatni, potem mszczątki skórą odzieje i oczyma ciała będę widział Boga. Pogrążona w żalu i smutku rodzino, umiłowani w Chrystusie Panu, kolejny już raz. A dzisiaj wiemy, że nie ostatni w tym roku zebraliśmy się w naszej świątyni, by pożegnać jednego z naszej wspólnoty. Jak już wspomniałem, dzisiaj żegnamy świętej pamięci Henryka, naszego brata w Chrystusie, syna, ojca, dziadziusia, sąsiada, który przeżywszy 70 lat, pojednany z Bogiem, odszedł z tego świata do wieczności. Mam przed oczami tę chwilę, kiedy usiadłem pomiędzy dwoma pacjentami po to, aby odpowiadając na ich prośbę wysłuchać spowiedzi jednego, chwilę później drugiego, bo tak się porozumieli. Proszę księdza, dogadaliśmy się, że jak ja się wyspowiadam, to i tamten się wyspowiada. No więc po tym dogadaniu poprosili księdza, aby usiadł. Ksiądz usiadł, wyspowiadał. Udzielił komunii świętej, udzielił sakramentu namaszczenia. A potem chwilę porozmawiał, słysząc, proszę księdza, to już tak pewnie na koniec. Co ma ksiądz w takiej sytuacji zrobić? Podnieść na duchu, pocieszyć, choć nie tworzyć jakiegoś mirażu nierzeczywistego, mając przed sobą kogoś, kto jest świadom swojego poważnego stanu zdrowia, sytuacji życiowej i bardzo realnie bierze pod uwagę to, że może za chwilę trzeba będzie odejść. No więc tak do jednego, jak i do drugiego słowa otuchy, podniesienia na duchu, wezwania do tego, by ufać, mieć nadzieję. Ale tak jak wspomniałem, te słowa, proszę księdza, to może już na koniec. Odeszli obydwaj, dzień po dniu. Pomyślałem, Pan Bóg w sobie wiadomy sposób i dziwny sposób prowadzi ludzi do siebie, których życie dobiega kresu na tym ziemskim padole. Ale nieważne w jaki sposób, ważne, że ufamy do siebie w duchu miłości, do każdego człowieka, jak usłyszeliśmy w perykopie ewangelicznej przed chwilą odczytanej. Rolą moją jest, aby nie zginęło nic z tego, co mi Ojciec powierzył. 29 czerwca o godzinie 5:40 rano Bóg zamknął księgę życia doczesnego w świętej pamięci Henryka. Moi drodzy, człowiek wierzący wie, że śmierć to brama do czegoś większego, czegoś ważniejszego, wspanialszego, do życia wiecznego, na które pracuje całym swoim życiem. Gustaw Morcinek, sięgam po ten obraz, bardzo sugestywny, wymowny. Śląski pisarz, który zmarł w 1963 roku, więzień kilku niemieckich obozów koncentracyjnych, w opowiadaniu swoim Listy z Podmorwy opisuje bohaterską śmierć młodego więźnia Dachau. Znajdziemy tam takie słowa. Wiedział, że będzie stracony. Ale z takim spokojem rozmawiał
o czekającej go śmierci, że zacząłem podejrzewać go o jakiś osobliwy objaw obłędu. W przeddzień śmierci przyszedł do mnie. Jutro będę powieszony, więc przychodzę się z Panem pożegnać, zaczął bardzo spokojnie. U spowiedzi już byłem. Do widzenia. Dziękuję Panu za wszystko. Zatrzymałem go, wzruszony jego postawą. Czy nie boi się Pan śmierci? A cóż to jest śmierć? Zagadnął. Śmierć jest tak ogromnie prosta. Dla mnie jest tym samym, co przejście z jednego pokoju do drugiego. Na progu trochę się zatrzymam, bo nie wiem, co zastanę w drugim pokoju. Lecz wierzę, mocno wierzę, że zastanę coś stokroć radośniejszego, co zresztą słowami trudno wyrazić. Coś, co tam czeka na mnie. Poszedł. Wieczorem tego samego dnia zabrano go do bunkra, nazajutrz rankiem wyprowadzono wraz z innymi i powieszono koło krematorium. A cóż to jest śmierć? Dla mnie to coś tak ogromnie prostego, jak przejście z jednego pokoju do drugiego. Ileż trzeba mieć wiary, żeby wypowiedzieć takie słowa, żeby nieść w swoim sercu taką postawę. Człowiek to jedyna istota na świecie, która ma świadomość upływającego czasu. Czas ucieka, wieczność czeka. Każdego dnia te słowa miał przed swoimi oczyma Karol Wojtyła. Widział je z okna swojego domu w Wadowicach, kiedy jadł posiłek przy rodzinnym stole, wypisane na parafialnym kościele. W średniowieczu na stole mnicha leżała czaszka. Tu nie chodzi o makabrę. Ile razy mnich spojrzał na ową czaszkę, za każdym razem powtarzał sobie memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że jesteś tylko na chwilę. I nie bez znaczenia jest to, jak przeżywasz swoje życie. Współczesny człowiek nie chce myśleć o przemijaniu. Współczesny człowiek nie chce myśleć o zbliżającej się śmierci. A przecież ona się do każdego z nas zbliża. Z każdą kolejną przeżytą przez nas godziną, z każdą minutą, z każdą sekundą nadchodzi. Jak mówi Księga Koheleta, wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zostało zasadzone. To bardzo ważny tekst o ludzkim życiu, o ludzkim przemijaniu, o sensie ludzkiego życia. Często powinniśmy zaglądać do tego tekstu, aby wyrobić sobie właściwą postawę do tego, co ważne, ale tylko przemijające. Potem autor w tej księdze zastanawia się, czy jakiekolwiek wartości, idee czy przedmioty materialne powinny mieć dla człowieka znaczenie w kontekście przemijania życia. Aktualne pytanie. Dzisiaj tyle wagi przykładamy do tego, co materialne, a przecież nietrwałe. A nawet jeżeli nas przeżyje, to przeżyje, bo my odejdziemy, a to zostawimy. Te w sumie bardzo pesymistyczne spostrzeżenia autora przerywane są regularnie słowami marność nad marnościami, wszystko marność. W opinii autora tej biblijnej księgi we wszystkim w życiu powinniśmy zachować umiar, zdrowy rozsądek,
wewnętrzną harmonię, a nade wszystko winniśmy zaufać Bogu, Jego mądrości i Jego miłości. Życie jest wartością, moi drodzy. To od nas zależy, jak je będziemy przeżywać. We wstępie do encykliki Evangelium Vitae papież Jan Paweł II pisze, że Jezus przyszedł na świat, by dać nam życie i to życie wieczne. Ale nie wolno nam zapomnieć o tym, że jest to życie w drodze. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że jesteśmy pielgrzymami, a celem naszej wędrówki jest niebo, niedoczesność. Dlatego też odważnie możemy powtórzyć ze świętym Janem Pawłem II, że przemijanie ma sens, jak napisał w jednym ze swoich utworów. Bo przemijanie prowadzi nas do wieczności. Przemijanie wiedzie nas do pełni życia. Życia, które jest wieczne, które nigdy się nie kończy. Chrystus, moi drodzy, wciąż ofiarowuje każdemu z nas, ofiarowuje ludzkości jedyną, prawdziwą i realną nadzieję. Przyjął ludzką naturę, stał się prawdziwym człowiekiem. Dlatego może przekazać wszystkim życie, które ma w sobie. Święty Jan w Ewangelii swojej notuje bardzo ważne słowa, które powinny być dla nas wielkim pocieszeniem. Ewangelista pisze: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Na to życie otworzył się świętej pamięci Henryk, jednając się z Bogiem, przyjmując Go do swojego serca. Pomny na słowa, które wypowiedział Chrystus, wskazując na siebie, Chrystus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I dodaje: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. A kiedy one są ciasne? Drzwi są ciasne tam, gdzie jest miejsce na cierpienie, na pracę, na wysiłek, na wszelki trud i poświęcenie wpisane w ludzką codzienność i w międzyludzkie relacje. Ciasne drzwi są tam, gdzie mimo swoich upadków człowiek dźwiga się mozolnie, by uczynić kolejny krok ku temu, co dobre. To, co dobre, a było obecne w życiu świętej pamięci Henryka i ubogacało to życie i stawało się udziałem najbliższych, co było miłe Bogu w konsekwencji, niejako uskrzydla Jego duszę i wynosi w stronę nieba. Wszystko zaś, co było jakby mniej piękne przez grzech i słabość w Jego życiu, w naszym życiu, z kolei w tej drodze ku niebu spowalnia Go i nas też spowalnia. Dlatego tu jesteśmy w duchu miłości bliźniego, która nie ustaje, lecz trwa. Dlatego trwamy w modlitewnej zadumie, za chwilę przyjmiemy ciało Chrystusa, aby tym duchowym darem przybliżyć Mu, ufamy, radosną chwilę powrotu do domu Ojca Niebieskiego. Zatem niech dawca życia i śmierci, Pan wszelkiego stworzenia, którego miłosierdzie nie zna granic, sprawi, aby świętej pamięci Henryk miał pełny udział w chwalebnym zmartwychwstaniu Chrystusa. Należał do Niego od samego początku, od chwili Chrztu Świętego. A zatem niech to życie, które rozpoczęło się w sakramencie Chrztu Świętego, znajduje swoją kontynuację przed Bogiem i w Bogu. Amen. Powstańmy. Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego, który wskrzesił swojego Syna Jezusa Chrystusa dla zbawienia żywych i umarłych.
Błagajmy Boga za zmarłego Henryka, który otrzymał na chrzcie świętym zadatek życia wiecznego, aby dał mu udział w społeczności świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego zmarłego brata, który przyjmował ciało Chrystusa, chleb dający życie wieczne, by w dniu ostatecznym Bóg wskrzesił go do chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę pogrążoną w żałobie, za wszystkich, których ta śmierć dotknęła, by Bóg udzielił im pociechy. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół, aby Bóg nagrodził ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy dzisiaj zgromadzili się w naszym parafialnym kościele, zjednoczeni w wierze i miłości dla zmarłego Henryka, aby Bóg przyjął ich kiedyś do swojej chwały. Ciebie prosimy. Boże, dawco życia, zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła, spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, by ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania.
I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełni sławy niebiosa i ziemia chwały Twoje. Ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Henryku, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Świętym sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Henry, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Proszę, usiądźcie na chwilę. W intencji świętej pamięci Henryka Górskiego zostały zamówione msze święte od córki Jolanty. Tę mszę świętą odprawia na okoliczność 30 dnia od śmierci zmarłego Henryka, a odprawia ją 31 lipca bieżącego roku o godzinie 17. Terminy pozostałych mszy świętych będę podawał z tygodniowym wyprzedzeniem, a zostały zamówione od córki Marty z rodziną, od syna Rafała z rodziną, od syna Macieja, od państwa Marii Aleksandra Kosioł, od pani Barbary Pluta, z intencji pana Krystiana Głaza z rodziną, od pana Stanisława Lisa z rodziną, od chrześnicy pani Bogusi z rodziną, od państwa Izabeli Rolek z Domacyn, rodziny Górskich z Domacyn i z rodziny Czapka. Dwie intencje zostały zamówione przez państwa Hartlińskich i Pazdro z rodzinami z Trześni, od współpracowników córki Marty, od pani Grażyny Szczur z rodziną, od pani Marii Sierackiej, od kuzynki pani Danuty z mężem, od rodziny państwa Ryszarda i Janiny Boroń z Ostrowów Tuszowskich, od pana Michała Górskiego z rodziną, od koleżanek córki Joli, to jest Teresy Guźdy, Asi i Wandy, od sąsiadów córki Jolanty, od rodziny państwa Witków i Wiesława Leśniaka, od pani Marii Wzgórniakiewicz z rodziną, od państwa Renaty i Krzysztofa Sudą, od sąsiadów państwa Krupskich z rodziną, od pana Władysława Kopeć z rodziną, od sąsiadów państwa Janiny i Andrzeja Małodzińskich z rodziną, od państwa Urszuli i Mariana Rup z rodziną, od państwa Emilii i Ryszarda Paterak, od pani Anny Wuzar z rodziną, od kuzyna pana Mariana z rodziną, od państwa Małgorzaty i Stanisława Rusek z rodziną z Trześni, od państwa Magdaleny, Małgorzaty i Krzysztofa Górskich, od pani Kazimiery, Marii i Stanisława Rutkowskich, od państwa Stanisławy i Roberta Pluta z Padwi Narodowej, od rodziny państwa Czechurów, Wiśniowskich i Malinowskich, od pana Władysława Małodzińskiego z rodziną,
od rodziny państwa Leśniaków z Trześnia, od sąsiadów państwa Uzarów, od państwa Beaty, od pani Beaty i Oli z rodzinami, od rodziny państwa Szymańskich, od państwa Stanisława i Heleny Tyniec z rodziną, od sąsiada pana Jana Małodzińskiego, od pana Piotra Małodzińskiego z rodziną, od pana Zdzisława Górskiego z Sanoka z rodziną, od sąsiadów państwa Alicji i Bogdana Krakowskich, od pani Anny Domagała, od pana Mariana Brożyny z rodziną, od pani Janiny Tyniec, od pana Mariana Domagały z Zarównia, od pani Sylwii Górskiej z rodziną, od brata Stanisława z rodziną, od pana Jana Śledziony z rodziną, od pani Beaty z rodziną ze Skopania, od kolegi Józefa Uzara, od kolegi Staszka Tyńca z Kębłowa z rodziną, od zarządu firmy Dechler z Jasienicy, od koleżanek i kolegów z pracy Rafała, od koleżanek i kolegów ze zmiany Rafała, od rodziny państwa Haliny Grzegorza Sobowskich z Ostrowów Tuszowskich, od rodziny państwa Gacków Ryszarda i Aliny z Ostrowów Tuszowskich, od Gosi Andrzeja Emerling, od państwa Beaty i Krzysztofa Krokurka z rodziną, od pana Stanisława Wolaka z Padwi Narodowej, od sąsiadów państwa Trojnackich, od bliskich znajomych Arkadiusza Gacek i Sylwestra Gacek z Ostrowów Tuszowskich, od państwa Małgorzaty i Edwarda Sobowskich, od pani Ali Rób z rodziną, od panów Władysława i Andrzeja Jargieło, od państwa Renaty i Zbigniewa Szymańskich z rodziną, od państwa Iwony i Wiesława Gruszeckich, od koleżanek z pracy Rafała, Edyty i Małgorzaty, od rodziny państwa Sudoł i Kułacz, od państwa Ewy i Mirosława ze Skopania, od koleżanek córki Marty, Ewy Młyniec i Iwony Cebuli, od państwa Elżbiety i Bogusława Uzarów z rodziną, od państwa Krzysztofa i Agnieszki Piechota z Zarównia, od sąsiadów, od rodziny państwa Domagałów, od pracowników i seniorów Dziennego Domu Senior Wigor w Przykopie, od państwa Romana i Marzeny Białek, od rodziny państwa Koziejów, od państwa Cecylii Adama Białek, od państwa Marii i Stanisława Śledzionów, od państwa Doroty i Konrada Paciorkowskich, od państwa Jana i Barbary Krzemień, od państwa Małgorzaty i Józefa Kozioł z rodziną, od koleżanek i kolegów córki Jolanty z firmy Interfon Service, od współpracowników córki Jolanty z wyżej wymienionej firmy, od brygady córki Jolanty, również z tej wymienionej firmy, od państwa, od panów Ryszarda Sieńkowskiego i Antoniego Teczyńskiego, od pani Marii Babula z Padwi Narodowej, od pana Franciszka Domagały, od pani Elżbiety i Doroty, koleżanek Joli i Marty, od brata Józefa z żoną, od bratanka Łukasza, od bratanka Mirosława, od mamy i brata Edwarda, od Teresy, państwa Teresy Mariana Małodzińskich ze Skopania, od pani Marii Brodzik, od państwa Janiny i Jana Chyjków ze Stanów Zjednoczonych, od sąsiada
pana Mateusza Małodzińskiego z rodziną, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarówniu, od pana Józefa Mikiery z rodziną, od państwa Magdaleny i Mariusza Obara, od państwa Doroty i Wiesława Popiołek, od państwa Heleny i Józefa Cerefin, od państwa Ewy Jacka Krępa, od państwa Edyty i Janusza Cerefin, od sąsiadów państwa Heleny i Jana Piechota. Moi drodzy, chciałbym bardzo serdecznie, zawsze to czynię w tym miejscu, podziękować. Czynię to w pierwszej kolejności imieniem tego, którego dzisiaj żegnamy i za chwilę odprowadzimy jego ciało, zanosząc w trumnie na cmentarz, by, jak wspomniałem w homilii, tam czekało tej chwili, daj Boże, radosnej, kiedy i ciało, i dusza jako jedność na nowo w pełni staną się uczestnikami przyobiecanej chwały nieba. A więc dziękuję za wszystkie modlitwy zanoszone w intencji świętej pamięci Henryka. Dziękuję za tę tak licznie, wspólnie przeżywaną świętą Eucharystię. Dziękuję za licznie ofiarowaną w jego intencji Komunię Świętą i za tak licznie zamówione msze święte. To są te dary wyjątkowe i szczególne, biorąc pod uwagę to, że zasługujemy na wieczność, dopóki żyjemy. Kiedy kończy się życie w wymiarze doczesnym, kończy się czas zasługi i wtedy zostaje dobro, które w pełni świadomie, sami czyniąc, ofiarowujemy za tych, którzy już zasługiwać nie mogą. I to są właśnie między innymi te dary, za które z całego serca dziękuję, bo z pewnością one pomogą w drodze świętej pamięci Henryka ku chwale nieba. Przyspieszą ten czas spotkania z Dawcą życia. Dziękuję, te słowa podziękowania kieruję ku wam w imieniu całej rodziny, w imieniu bliskich, za tę chwilę, która jest także umocnieniem duchowym dla wszystkich, którzy żegnają najbliższych. Dziękuję za każde dobre słowo, każdą oznakę życzliwości w tym pierwszych dniach po śmierci, w najtrudniejszym momencie i etapie życia bliskich, kiedy odchodzi ktoś taki jak ojciec i trzeba ten fakt zaakceptować i człowiek czuje się wewnętrznie rozbity, więc dziękuję serdecznie za każdą oznakę życzliwości serca, za okazaną pomoc. Słowa podziękowania z tego miejsca kieruję ku druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostki Zarównie. Dziękuję za obecność pocztu sztandarowego tej jednostki. To też jest znak mówiący o człowieku, którego żegnamy, który oprócz spraw własnych, spraw, którymi żyła rodzina i on razem z rodziną żył też dla drugich. Sztandar symbolizujący, będący oznaką jednostki świadczy o tym, że los człowieka nie był mu obojętny. Niech to dobro i każde inne dobro, które ubogacało jego życie, Pan wynagrodzi chwałą nieba, a miłosierdzie okaże wobec tego wszystkiego, co było w jego życiu, co jest w naszym życiu słabością i czasami naszą przegraną ze słabością. Niech to miłosierdzie Boże otworzy przed nim bramy nieba. Oto się modlimy i modlmy, nie ustając w modlitwie za naszych bliskich zmarłych. Jeszcze raz z całego serca wszystkim dziękuję. Powstańmy teraz. Pożegnajmy zmarłego Henryka. Pożegnajmy tego, który dzielił z nami życie. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości, koi ból, umacnia nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością ufamy, ponownie spotkamy naszego brata tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Tam w niebie,
los naszych boli. Mieszkańcy chwały wszyscy święci Boże, z ogonów jasnych wyjście aniołowie, zrzeszą zbawione zbyście jasno. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Henryka i prosimy, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, by umarły dla świata, żył dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech anioły